Cześć, witajcie w drugim odcinku serii Krok po kroku. Przejeżdżam nam właśnie Pendolino. Dobrze. Dzisiaj przedstawię w miarę szybko i krótko, jak obsługiwać na nastawni dyżurkę. Dobrze, tu mamy informację, że psar odjechał pociąg 42-114. My jeszcze musimy poinformować Włoszczową, że od nas też wyjechał pociąg. Pociąg odjechał o. I to był pociąg numer 3114. 3114. Wysłaliśmy. Dobrze. Więc na początek. Co to dalej? Aha, dobrze, powtórzenie. Ok. Jedzie tu nam następny pociąg. Teraz może jeszcze zanim to szybko to 42-114. 42-114 to jest. Dobrze, tu mamy pociąg, który jedzie w kierunku posterunku Czarnica na linię numer 571. Trochę miał być inaczej ten odcinek rozpoczęty, ale dobrze. Musimy najpierw tak, znaczy są dwie metody. Możemy od razu rozjazdy tutaj przełożyć dla tego kierunku, czyli w ten sposób, a możemy bezpośrednio. Najpierw musimy przede wszystkim ustawić tu kierunek blokady. W tym celu klikamy ten klawisz WBL i wysyłamy. Zaczyna mrugać ze strzałką w kierunku na Czarnicę. Czekamy, aż blokada będzie ustawiona, czyli przestanie ten trójkącik mrugać. Jest. Już mamy informację, że blokada jest ustawiona. Ta zielona też oznacza, że jest to szlak wolny z blokadą liniową w kierunku działania ów blokady. Dobrze, teraz wyznaczmy, żeby ten pociąg mógł od razu przelecieć. Miał przelot u nas. Robimy to. Przebieg pociągowy i wysyłamy. W tym momencie zwrotnice same się też zmienią na ten kierunek. I właśnie to się czyni. Na zielono oznacza, że został ustawiony przebieg dla pociągu 42-114. Dobrze, i teraz czekamy na jego przyjazd. A pokrótce na początek omówię, co w ogóle widzimy w takiej nastawni. Więc tak, tu mamy biureczko i na początek pulpit dyżurnego ruchu. Mamy tu przyciski. Jest to wywołanie posterunków sąsiednich. W tym przypadku jest to Czarnica, Włoszczowa Północ i Psary. Jak jest taki fioletowy na tych przyciskach, kolor na tych przyciskach, znaczy, że jest to AI, tak jak widać. Gdyby byłby to żywy użytkownik, kolor by się zmienił na podobny do tego, tylko jaśniejszy. Komunikacja może być poprzez właśnie tekstowe, czyli naciskamy i wybieramy z tych poleceń. Ewentualnie możemy też telefonicznie i głosowo zadzwonić. No do bota się nie da zadzwonić, więc przynajmniej mi o tym nie wiadomo, żeby on umiał rozmawiać. Obok mamy na ekranie system EDR, czyli elektroniczny dziennik ruchu. I widzimy tu wszystkie przejeżdżające pociągi przez naszą stację. Pokrótce może to omówię, bo to też jest dość istotne, żeby sprawnie można było przeprowadzać ruch. A, pociąg nam przejeżdża. Przejechał. Najpierw wyślijmy do Czarnicy informację. Poinformujmy ją. I wybieramy to.
To jest pociąg 42114. Informujemy, że o 8:37 pociąg od nas odjechał. Nie mamy tutaj informacji, bot nam zaraz odpisze, że właściwie powtórzy tą informację do wiadomości. Dobrze, więc mamy tu chyba spokój na razie. Tak, mamy spokój. Więc na początek mamy tutaj informacje podzielone w kolumny i pierwsza i druga kolumna K określa kursowanie pociągu. W sumie chyba nie widziałem, żeby było w tej drugiej kolumnie co zaznaczone, a druga kolumna oznacza, że dany pociąg nie kursuje. Kolejna kolumna, czyli przyjazd planowy, rozkładowa godzina przyjazdu pociągu na obsługiwany posterunek, czyli w tym przypadku nasz. Dalej mamy plus minus. Jest to różnica względem rozkładu jazdy. Plus oznacza opóźnienie pociągu, a minus przyjazd wcześniejszy względem rozkładu. Dalej mamy przyjazd rzeczywisty, czyli godzinę przyjazdu na nasz posterunek obecną, czyli taką, jaka jest dla naszego tego pociągu, który teraz pojechał. Mamy 8:37 i 8:37 on był, czyli planowo. No to w sumie nawet możemy wziąć i zatwierdzić to. A, już odjechał. Za późno się spóźniłem. Dobra. Następny pociąg to mamy 8:45 za 5 minut. Dobrze. Kolejna kolumna. Rodzaj. O, to będzie kolumna dość grubiej omówiona. Więc tak, jest to rodzaj pociągu. Składa się on z 3-literowego skrótu. Dwie pierwsze litery oznaczają rodzaj pociągu, a trzecia określa rodzaj trakcji. Jest to P to jest parowy, E to jest elektryczny dla lokomotyw, J to jest elektryczne zespoły i wagony trakcyjne, S to jest spalinowa dla lokomotyw, M to jest też spalinowa, ale dla zespołów i wagonów trakcyjnych. Poniżej Wam się wyświetli tutaj cała rozpiska tego, bo jest tego dość sporo, więc nie będę tego wyszczególniał. Zatrzymacie sobie po prostu ekran i szczegółowo to zobaczycie. Lecimy dalej. Dalej mamy numer pociągu. Numer pociągu składać się może od 2 do 6 cyfr. Pociągi ekspresowe i Intercity otrzymują numery czterocyfrowe. I teraz tak, pierwsze dwie cyferki określają odpowiednio obszar, z jakiego skład wyrusza i na jakim kończy. Dla przykładu, przykładowo tu mamy 1415. Jest to pociąg, który ma z początku 1 i 4. Jedynka określa Warszawę, a czwórka określa Sosnowiec. W starym oznaczeniu czwórka oznaczała Katowice. Obecnie to chyba zostało zmienione od 2015 roku. I poszczególne cyfry dla porządku to jest tak. Jedynka to będzie oznaczała wspomnianą Warszawę, dwójka Lublin, trójka Kraków, czwórka Sosnowiec. Piątka to jest Gdańsk, szóstka to jest Wrocław, siódemka to jest Poznań, ósemka to jest Szczecin i dziewiątka to jest rezerwa, ewentualnie też może być to w obszarze wewnętrznym, czyli przykładowo, jeżeli po danym obszarze tylko jeździ, nie wyjeżdża poza swój obszar. Coś nam tu pykło. Z PSAR mamy informację, że pociąg 42114 odjechał. No dobrze, ale jeszcze go chyba tutaj nawet nie widać. Więc jeszcze chwilkę mamy czasu, lecimy dalej. Skończyliśmy na numerach pociągu. No nie dadzą nam spokoju. Który teraz? Czy droga dla tego pociągu? Aha, dobra. Ze względu na to, że z Czarnicy jest to tylko trasa jednotorowa, to jest informacja od bota, czy szlak jest wolny. Dobrze, najpierw napiszemy mu, że jest wolny i ustawimy co. 24117.
Wybieramy opcję dla pociągu tego. Dla pociągu 24117. Tor możemy, ale nie musimy wpisywać. Tak jak tu pisze, nie jest to nieobowiązkowe. Obowiązkowe i wysyłamy. Bot zaraz nam odpisze. Chyba powinien odpisać, z tego co pamiętam. Tak, odpisał, że upewnia się. A my przystępujemy do czynności. To jest 24117. Zobaczmy. To jest to. Do PSAR. Na linię numer 4 wyjeżdża. 8:46, czyli mamy 4 minutki. Dobra. Najpierw. A, tu miga nam. Musimy to pozwolenie zatwierdzić. Zatwierdziliśmy. Mamy gotowe. Ale tu mamy kolejny pociąg, 14115. A 14115. A, to ten jest. Dobra, źle spojrzałem. To temu damy przelocik. Czyli zaznaczamy od semafora C do wyjazdu, przebieg, wyślij. I mamy trasę już przebiegu podaną. I tu nawet 14115 mamy, jest 802 metry przed semaforem wjazdowym C. A teraz tak, jeszcze raz tu. Tu już mamy trasę przygotowaną, ale możemy sobie jeszcze zrobić prościej. Możemy to zwrotnicę, ten rozjazd właściwie, chociaż zwrotnica chyba też jest dobrym terminem. Możemy, a chociaż nie, teraz nie możemy, bo tu już jest ustawione, więc nie przełożymy. Dobrze. Poczekajmy na przejazd Pendolino. Przejechało. Aj, ruch widzę tu jest, jak nie wiem. Czyli tak, mamy psary. Psary. Informujemy. Pociąg, gdzie tu jest? Odjechał. 1415. Wyślij. Dobra. Informacja podana. Teraz tak, tu. Przełożmy sobie w inny sposób. Zrobimy to. Czyli tak, tu. Minus klikamy. I wyślij. Ta zwrotnica nam się przełoży. Teraz zrobimy to samo z tą. To jest drugi sposób. Dobrze. Tory mamy już ułożone w ten sposób. Ten już nam tu jedzie, ale tu widzę jeszcze kolejny jest. 13:15. A 13:15 co to jest? To jest ten. 55. Czyli on jest za wcześnie. Za wcześnie. No dobrze. Jeżeli jest za wcześnie, to sobie poczeka. A wypuścimy tego. Czyli klikamy na semafor wjazdowy A. Tu jest literka A, czyli oznaczenie tego semafora. Tu mamy oznaczenia rozjazdów. No i dajemy tu. Oczywiście przebieg będziemy mogli dać wówczas, gdy tu będzie wolny szlak, a właściwie odstęp. Przynajmniej jeden musi być wolny. Dobra. Przebieg, wyślij. Droga podana. No, raz, dwa. Bo jeszcze trochę tam jest do omówienia, a czas leci nieubłaganie. Dobra, to nie tracąc czasu. Dalej. Skończyliśmy to chyba na tym. W kierunku, czyli jest tu podana informacja, w kierunku którego posterunku dany pociąg zmierza. Na przykład 24117 zmierza w kierunku Psar. Dalej, numer linii 4, czyli to jest linia numer 4. Na czarnicy jest linia numer 571. Kolejna kolumna, czyli postój. Postój, czyli czas postoju, który pociąg będzie odbywał na naszym posterunku. No tu w naszym przypadku widzę jest cały czas 0, czyli nie ma postojów, ale są posterunki, gdzie ten postój jest. Choćby nawet
taki posterunek z peronami. Już tam będziemy mieli wartość inną. Typ P, czyli jest to postój, rodzaj postoju, który pociąg będzie odbywał na naszym posterunku. Jest to przeważnie PH bądź PT. Innych chyba symboli nie widziałem w Simrailu. Odpowiednio PT to jest postój techniczny, a PH to jest postój handlowy, czyli obsługa pasażerów. Dobrze, dalej znowu będziemy wracać. Co my tu mamy? Powtarzam, pociąg 14 odjechał. Aha, dobra, ten nam pojechał. Czyli to mamy psary. Gdzie to mamy psary? Psary, pociąg odjechał o. I to jest numerek 24117. Wyślij. Tu niby jest 13:15 z tą Pendolino, ale on przyjechał zdecydowanie za wcześnie, a nie chcemy, żeby rozkład się, żeby było inne opóźnienia innych pociągów, może w ten sposób. Tym bardziej, że przed nim był jeszcze inne Pendolino. Dobra, zaraz mu też damy drogę, poczekajmy tylko. Tu możemy sobie też zwolnić blokadę. W tym celu klikamy tą blokadę. Wyświetla nam się menu, znaczy właściwie opcje, jakie mamy dozwolone. Zwolnienie ustawionej blokady. Klikamy, wysyłamy, zaczyna klikać i się pojawią szare dwie kreski. No właśnie, czyli nie mamy ustalonego kierunku. Dobrze, tu mamy już jeden odstęp wolny. Przebieg dajemy temu składowi. Przebieg, wyślij. Czekamy chwilkę. Ja coś nie kliknęłem? Nie, dobrze. Przebieg dany i cała, że tak powiem, filozofia w tym. Nie jest to, co prawda, trudny jakiś posterunek. Nie jest aż tak złożony. Dobrze, dalej. Co my dalej mamy? Odjazd planowy. Czyli tak. Odjazd planowy jest to rozkładowa godzina odjazdu pociągu z naszego posterunku. A to przy okazji. Jedzie ten pociąg, czy nie jedzie? Już się zbliża, widzę. Tu, 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 tu. 13:15. Aha, i zaczęło padać. No, zobaczmy, kto to w ogóle jedzie. Jakaś kropka. Ale ktoś sobie nika zrobił. No. Jedzie tylko coś tak długo. Jedzie, dobra. 13:15. I on pojechał w kierunku Psar. Czyli Psary, pociąg odjechał o. 1:3. 1:5. Wyślij. Tu jeszcze w tym możemy też zrobić, jak mamy ten pociąg. Prawy klawisz myszy i zatwierdzamy godzinę przejazdu. I zapisujemy. Wtedy mamy, że planowy przyjazd był o 8:55, ale pociąg przyjechał o 8:51. Dobrze, kolejne. Pociąg odjechał, powtarzam. Czyli z Włoszczowej teraz pociąg jest. Kolejny stąd. No dobrze. Nie skończę tego chyba. Odjazd rzeczywisty. No to jest analogiczne co z lewej strony. Stacja początkowa, czyli stacja skąd pociąg... Skąd pociąg zaczął bieg, a stacja końcowa jest to stacja, gdzie pociąg kończy bieg. Z tych rzeczy to jest to wszystko. Tu jeszcze mamy też opis pociągu. Obecnie chyba w symulatorze za bardzo to nie jest wykorzystywane. Bo tu mogłyby być jakieś uwagi i tak dalej. Może to będzie w pełnej wersji. I trasę pociągu mamy. Całą trasę. Skąd jedzie? Dokąd? Bo tu chyba nawet można... Tak, możemy.
godziny i tak dalej. Szczegóły. Szkoda, że tego pociągu w ogóle nie mamy dostępnego. Ale może niebawem. Dobrze. Relacja. No, tu to wszystko chyba jest objaśnione. Jeszcze może tutaj. Więc tak, jeżeli chodzi o ten duży kwadrat, w sumie ich jest 5. Mamy tutaj tak, jest to obraz zajętości odcinka na szlaku i oznacza, oznacza, bo to jest pociąg numer 1315, czyli 1655 to jest ten odstęp i obok jest kreska i numer pociągu, czyli na tym odstępie jest pociąg o numerze 1315. No teraz widać się zmieniło. Co jest tu dalej? No właściwie tutaj za dużo do opowiadania nie ma, ale to raczej nie jest jakieś ciężkie. Teraz tak, jeżeli tu klikniemy, a nie moglibyśmy dać wjazdu, to jest coś takiego jak sygnał zastępczy. Czyli wjazd na sygnał zastępczy, jeżeli nie możemy dać normalnie przelotu. Po prostu jest awaria semafora. No. Kolejny NSZ, czyli dajemy zastępczy sygnał, ale nie wjazd. Po to, że jest oznaczone te tory. Może inaczej. Na wprost to jest właściwy tor, a jakby był po niewłaściwym, to byśmy dali po tym górnym. Górnej części na tym wykresie. Dobrze. Ach. 20 minut nagrania, a ja jeszcze nie opowiedziałem o tym. To chyba będzie w następnym, bo tam będzie jeszcze więcej rzeczy i trudniejszych. Bo nie wspomniałem na początku, że posterunki nastawni mamy ogółem 3. W SimRailu na ten moment są dostępne 2, czyli komputerowa, taka jako tu widzimy, oraz mamy jeszcze, jak to się konkretnie nazywa, to jest system pulpitu kostkowego, a ma być też dodany mechaniczny, czyli same wajchy. Dobrze, na ten moment może ja to zakończę z tym elektronicznym, komputerowym znaczy. I spotkamy się w kolejnym odcinku, ale już z pulpitu kostkowego. Więc zapraszam na następny odcinek. Dzięki serdeczne. Jeszcze tylko jedna informacja. Jeżeli byśmy przykładowo się pomylili z wyznaczeniem tej trasy, to możemy to cofnąć. Robimy to poprzez naciśnięcie semafora wjazdowego, później druga część i klikamy tu zwolnienie doraźne przebiegu. Wysyłamy, wtedy jest na różowo. Jest to potwierdzone. Światło już się powinno tam zapalić czerwone na C. Tak, mamy tutaj C, że jest na czerwono. I teraz tak, semafor zmienił się na sygnał stój, ale droga przebiegu pozostanie utwierdzona przez 90 sekund, czyli po 90 sekundach dopiero będziemy mogli z powrotem to zmienić i ustawić poprawnie. To jest dla przykładu. 14-113. No dobrze. Czekamy chwilkę. Dla was będzie to momencik, a ja poczekam te 90 sekund.
Dobrze, jak widać, cofnięte zostało, więc możemy teraz znów poprawić. W tym przypadku akurat to było dobrze, ale to tylko było przekazanie, jak to wykonać, gdybyśmy się pomylili. Dobra, wyznaczamy i niech jedzie. Dobra, teraz to już chyba wszystko. Jeżeli będą jakieś pytania czy coś, zapraszam do sekcji komentarzy. Ciao!